Proszę Państwa, otóż mam wielką, wielką przyjemność, że będę mógł ogłosić laureata, z jednej strony laureata, z drugiej strony laureatów. To było zdanie rozprowadzające. Będzie mowa o laureacie i będzie mowa o laureatach, a wszystko dotyczy nagrody, która na pewno im się należała, a na dodatek, żeśmy wszyscy przeżywali to, co laureaci wykonali, zrobili. I jak można się domyśleć, jeszcze te dobre wrażenia o tym utworze, o tym dziele będziemy zbierali, bo owoców będzie jeszcze dużo z tego utworu, może za dzień, za tydzień, za rok, a może za 20, kto wie. To było takie dzieło, że nie wiemy do końca, kiedy ta wielka owocomania, która będzie widoczna, stanie się faktem. Część z Państwa już zapewne wie, o czym mówię. Mianowicie przeżywaliśmy od połowy września 2017 roku, bo wtedy po raz pierwszy można było ten film zobaczyć. Film nietypowy, bo nie ma tam aktorów, nie ma tam takiej klasycznej fabuły, a zrobiony przez instytucję wyjątkową, bo nam się udała naprawdę ta instytucja w III Rzeczpospolitej. Mogę mówić o tym z dumą, bo sam byłem tam w tej instytucji 15 lat i widziałem ją od wewnątrz. Ta instytucja to oczywiście Instytut Pamięci Narodowej, a film Niezwyciężeni. 6 minut wspaniałego filmu opowiadającego o tym, jak żeśmy uczestniczyli jako bohaterowie i jako osoby należące do narodu polskiego w tym XX wieku jako naród niezwykły, który ostatecznie zwyciężył, choć wydawało się dużo mocarniejszym, że jest to niemożliwe. Byliśmy skazani tylko i wyłącznie na to, żeby być ofiarami dwóch totalitaryzmów. Ten film Niezwyciężeni, animowany, w którym jest niesamowita dynamika, w którym bez przerwy, z sekundy na sekundę coś się dzieje, jest na dodatek filmem, poza tym, że i polskojęzycznym, i anglojęzycznym, zrobionym na najwyższym poziomie, także z punktu widzenia współczesnego wykorzystania techniki, technologii. To nie jest film zrobiony przez artystów, którzy nie rozumieją się na rzemiośle, wręcz odwrotnie. Na tym polega też sukces tego filmu, że i z punktu widzenia wykonania, i z punktu widzenia treści, która tam jest zawarta, możemy się cieszyć i być dumni, że z takim filmem wjechaliśmy w świat cały, bo film Instytutu Pamięci Narodowej Niezwyciężeni podbija od tego 15 września 2017 roku, podbija wszystkie możliwe przestrzenie, nośniki, na których został odkryty. W ciągu kilku dni, proszę Państwa, we wrześniu 2017 roku, na przykład na YouTubie, odsłon miał 1 300 000. To jest też pewnego rodzaju sukces, taki niezwyczajny, tego zapotrzebowania, jak się okazało, na niezwyciężonych. Zapotrzebowania, bo my chcemy, żeby o naszej historii, tej niezwykłej, świat cały wiedział. I oczywiście nie byłoby tego filmu, gdyby nie konkretni ludzie, konkretni autorzy, którzy się do tego przyczynili. O tym jednym już była mowa, to Instytut Pamięci Narodowej. Witamy pana prezesa Jarosława Szarka, który za chwilę odbierze tę nagrodę. Ale aczkolwiek pan Jarosław Szarek jest zdolnym człowiekiem i rączki ma dobrze ułożone i lewą, i prawą, to jednak nie on ten film zrobił. On odbierze nagrodę, ale twórcy
to są ci, których dzisiaj trzeba szczególnie wymienić. To jest pan Rafał Pękała, który pracuje jako naczelnik w Biurze Edukacji Narodowej. Pana Rafała chyba z nami tutaj nie ma, przynajmniej nie widziałem go, ale wymieniam jego nazwisko, ponieważ on jest pomysłodawcą tego filmu. On jest człowiekiem bardzo skromnym, nigdy nie występował jakoś publicznie, specjalnie. Jest pracownikiem IPN-u już od kilku co najmniej lat. Pamiętam go, jak sam tam pracowałem. Bardzo twórcza jednostka i on jest scenarzystą tego filmu. Te wszystkie sceny, które Państwo w tym filmie widzieli, ułożone w ten, a nie inny sposób, to właśnie jest jego dzieło. Bardzo mnie prosił, żeby powiedzieć, że to nie tylko on, broń Boże. Nie, to nie tylko on. To cały zespół. Cały zespół Biura Edukacji Narodowej, czyli ci wspaniali edukatorzy, którzy pracują w Warszawie, więc też można poklaskać, żeby tych wszystkich, którzy tam pracują, w jakiś sposób uhonorować. Obok Rafała drugą postacią, którą należy wymienić, to jest pan Krzysztof Noworyta, z wielkim potencjałem, człowiek, który jest znany nam, historykom, ale nie tylko, z różnorodnych dzieł, między innymi w tym przypadku jako reprezentujący firmę Fischlader, która zajęła się pod jego kierunkiem całą tą skomplikowaną maszynerią technologiczną, tak żeby właśnie ten film był na najwyższym poziomie europejskim, światowym, i wszyscy to podkreślają, że ewidentnie nie byłoby takiego rozgłosu, gdyby właśnie nie ten poziom wysoki. To z kolei zawdzięczamy panu Krzysztofowi Noworycie. I oczywiście każdy film musi mieć reżysera. Nie może być filmu bez reżysera. Tak jak Rafał Pękała był scenarzystą i można go wpisać w tę funkcję, tak reżyserem z kolei, który czuwał nad tym, żeby to wszystko grało, był pan Michał Misiński, i to jest trzecia osoba, którą warto i należy tutaj wspomnieć. A zatem, proszę Państwa, mam nadzieję, że honorujemy film i autorów, który, tak jak powiedziałem na samym początku, będzie jeszcze dla nas zniósł różne owoce i sukcesy, które będą się wpisywały w to, co nazywamy tą współczesną polityką historyczną. To znaczy taką polityką historyczną, w której jest prawda, bo my na szczęście jako Polacy nie musimy fastrygować naszej historii, bo mieliśmy tych bohaterów autentycznych bardzo wielu, a jednocześnie jest to film wyzwanie dla wszystkich tych, którzy by chcieli być w cudzysłowie patriotami, ale jednocześnie także byle jakimi. O nie, my nagradzamy film najlepszy. Panie Jarosławie, zapraszam. Mamy podział obowiązku. Pani prezes przeczyta. Panie profesorze, szanowni państwo, Nagroda Towarzystwa Patriotycznego za rok 2017, Instytut Pamięci Narodowej, za poruszający filmowy skrót walecznej historii polskiego narodu pod tytułem Niezwyciężenie. Ma pan prawo wygłosić długie przemówienie. Ludzie, może nie. Szanowni państwo, wszyscy dostojni goście, te skrzydła husarskie do czegoś zobowiązują. Rzeczywiście autorzy tego filmu byli tak skromni, że nie chcieli nawet przyjść na tą uroczystość tutaj. Ale cieszę się, że ich nazwiska zostały tutaj wymienione, bo to jest ich praca, ich dzieło. Proszę państwa, największą satysfakcją
dla nas, dla Instytutu Pamięci Narodowej, by te miliony, miliony wejść na kanał YouTube na całym świecie i sygnały od Australii po Stany Zjednoczone. Rzeczywiście ten film dotarł na cały świat. Nasze 50 lat, niezwykłe 50 lat od wyroku śmierci, paktu Ribbentrop-Mołotow po wielkie zwycięstwo, po upadek komunizmu. 50 lat opowiedziane w 4,5 minuty. Proszę Państwa, ta nagroda to jest zobowiązanie, bo my już zostajemy nagrodzeni, a tak naprawdę to jest początek tego filmu. Wokół tego filmu, wokół tej marki Niezwyciężeni zamierzamy, już to robimy, rozpocząć wielką akcję edukacyjną. Bo proszę Państwa, 4,5-minutowym filmem nie opowiemy naszej historii Polski. To jest początek, to jest zachęcenie dla tych wszystkich obojętnych, żeby zainteresowali się naszą niezwykłą, dumną i zwycięską historią ostatniego 50-lecia, 39-89. Teraz, już wkrótce, pokażemy ten film niemal we wszystkich stolicach europejskich. Pokażemy go na całym świecie. A w Polsce, proszę Państwa, przed nami rzeczywiście ważne rocznice, stulecie odzyskania niepodległości. Ten film, Niezwyciężeni, będzie początkiem wielkiej akcji Niezwyciężeni 1918. Chcemy pokazać 88 tysięcy naszych przodków, oznaczonych krzyżami, medalami niepodległości, osoby zasłużone, które oddały często życie w tamtym czasie, o to, żebyśmy po 123 latach wrócili na mapę Europy. 88 tysięcy naszych przodków. Chcemy, aby młodzież odkryła te nazwiska, te twarze. Niestety los tych ludzi, proszę Państwa, wiele z tych ludzi, młodych wtedy, w 18 roku, w 1919, 20, 21 roku, do 22 roku, powrót Górnego Śląska do Rzeczypospolitej, zapłaciła wtedy życie, a później 20 lat oni znowu poszli walczyć. Jakże wielu z nich, z tych z krzyżami niepodległości, znajdujemy w dołach, w Katyniu, mordowanych później przez komunistów po wojnie. To są nasze dzieje. Spotykamy się dzisiaj, 5 listopada, tak, to 1916 rok, ważna data, Rada Regencyjna, Polska wraca, można powiedzieć, na mapę, no, do gry politycznej. Już jest pewne, że jakoś wrócimy na tą mapę. Nie wiadomy był kształt tej Polski, ale właśnie 5 listopada 16 roku bił dzwon Zygmunta w Krakowie. Nasi przodkowie się już cieszyli, ale jeszcze trzeba było dwa lata zmagań, a potem 3 lata niezwykłej walki o wolną i niepodległą Polskę. I nasi przodkowie podjęli ten trud w warunkach niezwykłej biedy, zniszczenia i życia od 5 pokoleń w niewoli. I zdobyli się. I to była elita naszego narodu, bo wiele było obojętności i wiele było też braku potrzeby życia w niepodległej Polsce. Przecież dobrze można było żyć pod zaborami. Setki tysięcy ludzi z tego korzystały, ale była polska elita. I my filmem Niezwyciężeni chcemy rozpocząć wielką pracę nad odbudową polskiej elity. Polskiej elity zanurzonej w naszej tożsamości, w niepodległości. Mamy nadzieję, że ta młodzież, która przystąpi do naszych projektów Niezwyciężeni 1918 lat, za kilkanaście lat, może nas już nie będzie na świecie, opowie nam nasze dzieje XX wieku. Dzieje na miarę nie 4,5-minutowego filmu, ale dzieje na miarę naszych wielkich poprzedników, Cypriana Kamila Norwida, Jacka Malczewskiego, czy chociażby Stanisława Wyspiańskiego. Długo można by te nazwiska wymieniać. Ja myślę, że tak się stanie, to będzie nasz główny cel. A na koniec, proszę Państwa, serdecznie dziękuję Towarzystwu Patriotycznemu. To jest 7 lat działalności, 7 lat tułania się po Warszawie i to jest nasz największy dramat. Towarzystwo Patriotyczne rozpoczęło działalność w 2010 roku. Wiemy, co ten rok, co ta data dla nas znaczy. Wielu z nas straciło wtedy swoich przyjaciół, swoich szefów. Jak potem Polska się zmieniła. Dobrze, że pan Jan przywołał te słowa. To jest również początek Marszu Niepodległości. Marszu, w czasie którego tacy młodzi chłopcy z grup rekonstrukcyjnych byli bici przez niemieckich chuliganów. A to zdjęcie policjanta w cywilu kopiącego jednego z uczestników w twarz jest
pamiątką tamtych czasów. Na szczęście ten czas się kończy, ale to, że ten czas się skończył, to jest ogromna zasługa takich inicjatyw jak Towarzystwo Patriotyczne, jak dziesiątki, setki takich inicjatyw w całej Polsce. To inicjatywa oddolna Polaków wrażliwych na polskość zmieniła nam Polskę i za to dziękujemy. A już naprawdę na koniec jeszcze jedna kwestia. Towarzystwa Patriotyczne to jest wielki wyrzut sumienia mieszkańców Warszawy, państwa, nas wszystkich Polaków. To jest inicjatywa Łuku Triumfalnego. Za 3 lata to wielkie zwycięstwo i my Polacy, żyjący od 28 lat w wolnej Polsce, nie spłaciliśmy tego długu. Nie spłaciliśmy tego długu. To, że są tutaj na sali historycy, doskonale wiedzą, jak blisko było. Jak blisko było wtedy w sierpniu 20 roku, gdy mogliśmy się stać, zniknąć jako Polska pod butem bolszewizmu. Myśmy tego bolszewizmu już w łagodniejszej formie zaznali przez 45 lat. A jak ten bolszewizm, ten komunizm nas zniszczył? Jak jesteśmy okaleczeni? Za 2 dni rocznica, stulecie tego wielkiego zła, tego zła, które okaleczyło pół świata. I my musimy z tego zła się długo wychodzić. Jutro zapraszam do lektury. 250 tysięcy nakładu. W kilkunastu dziennikach polskich wkładki Edukacyjny Instytut Pamięci Narodowej w hołdzie ofiarom bolszewizmu. Pamiętamy też o tej dramatycznej rocznicy, ale będziemy pamiętać o tej zwycięskiej rocznicy. I zróbmy wszystko, żeby ta rocznica, te rocznice, bo to jest nie tylko 20, ale te 4 lata, były wielką dyskusją, uświadomieniem dla nas, czym jest niepodległość, jaki zaciągnęliśmy dług, że przytoczę słowa Jana Pawła II z Radzymina z 99 roku. Dług wobec naszych przodków, jaką cenę oni zapłaciliśmy. I chociaż 4,5 minuty dziennie, tyle ile trwa ten film, nie 6 minut, 4,5 minuty tylko. Zastanówmy się nad Polską, opowiedzmy przez 4,5 minuty naszym dzieciom, naszym bliskom. Opowiadajmy o naszej pięknej, dumnej, niezwykłej historii. To jest droga do zmiany Polski, do zmiany na Polski lepszej i godnej tych husarskich skrzydeł. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, kolejna nagroda. Proszę o laudację szefa klubu Rolin. Bardzo proszę, Józef Orzeł. Część z Państwa miała pretensje, że ja te laudacje wygłaszam za lekko i za krótko i z głowy jeszcze w dodatku. To muszę powiedzieć, że tego laureata niestety z głowy nie mam. Muszę wziąć go z kartki. Ale chyba tego rekordu Janka, który o filmie 4-minutowym mówił 8 minut, nie bo mija. Ale 8 minut sobie rezerwuję. Poeta i prozaik, dramaturg, filozof, twórca, teoretyk ruchu nowego romantyzmu, kierownik literacki teatru imienia Szaniawskiego w Płocku, redaktor Gazety Polskiej, prezes oddziału warszawskiego Odnowionego Związku Literatów Polskich, prezes Ogólnopolskiego Klubu Poetów, przewodniczący Rady Programowej Związku Piłsudczyków. Nieźle to brzmi, a to tylko jest skrót. Urodził się w Warszawie w 1943 roku, po powstaniu wraz z matką został wywieziony do obozu w Pruszkowie. Jego ojciec, oficer AK, został wysłany do Oświęcimia, przeszedł przez kilka obozów, zginął, zamordowany w Leitmeritz. Matce udało się wraz z dzieckiem uciec z obozu i po kilkumiesięcznej tułaczce wiosną 1945 trafiła z synem do Bytomia. Podjęła pracę jako nauczycielka i została z niej usunięta za odmowę wstąpienia do PPR. To ważny pierwszy moment w życiorysie naszego bohatera. Odtąd pracowała na poczcie, awansując przed emeryturą do funkcji kierowniczki telegrafu.
Tę całą informację zawdzięczam dwojgu ludzi, Jan Pyszko i Marta Berowska. Muszę ich przeprosić, że bardzo to skróciłem. Nasz bohater skończył szkołę, liceum im. Jana Smolenia w Bytomiu. Prowadził drużynę harcerską imienia Piłsudskiego. Zorganizował klub artystów, anarchistów. Założył szkolną radiostację i współpracował z Bytomskim Polskim Radio. Krótko, bo cenzura zdjęła z jedną z jego nagrodzonych audycji. Studia. W 1961 roku rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie w Warszawie. Pracę magisterską o wpływie kultury Indii na młodą Polskę napisał. Kończył też dwuletnie studium historii sztuki, a w 1968 roku doczekał się pierwszych tłumaczeń i stypendium literackiego do Francji, ale na skutek odmowy współpracy z SB paszportu nie dostał. W 1969 zrobił drugie magisterium z filozofii u Barbary Skarki. W 1971 obronił pracę doktorską u Andrzeja Walickiego. Filozoficzne problemy humanizmu w twórczości Dostojewskiego. Praca była jedną z najlepszych, została skierowana do druku, ale w ostatniej fazie została zdjęta przez cenzurę na skutek interwencji ambasady radzieckiej. Ukazała się po 7 latach ze zmianami. W tym roku objął funkcję kierownika działu historii polskiej myśli filozoficznej miesięczniku Studia Filozoficzne, a potem nawet został wybrany przewodniczącym sekcji badań filozofii polskiej. Ale i ta sekcja dostała rok później zakaz działania, a Urbankowski został usunięty ze studiów filozoficznych za notoryczne forsowanie polskiej myśli kosztem marksizmu i leninizmu. Potem jego referat o romantycznym teatrze został wyróżniony przez 17 Światowy Kongres Filozofii w Montrealu, ale autor znowu nie otrzymał paszportu. To samo w 1985 z artykułu o Witkacym nie pojechał na kongres do Szwajcarii. To jest Bohdan Urbankowski i to jest dopiero początek. W trakcie studiów podjął pracę w piśmie studenckim Orientacja, ale został usunięty z tego pisma za zamieszczenie artykułu Faszyzm, literatura, życie, odczytanego przez władzę jako antypartyjny i antymoczarowski. W trakcie studiów doktoranckich uczył w Instytucie Filozofii i na polonistyce, i romanistyce, ale nie przedłużono z nim umowy na wniosek Wydziału Nauki KC za udział w wydarzeniach marcowych 68. Usunięto go też z mojego SGPiS-u po 3 dniach pracy. Odrzucił ostatnią szansę. To było podjęcie współpracy z SB i zapisanie się do partii. To jest po prostu recydywista. Potem zaczął współpracę z miesięcznikiem Człowiek i Światopogląd. Też skończyła się po zdjęciu przez cenzurę jego artykułu Metafizyka dialektyki, w którym raczył podważyć wszechmocowej dialektyki, a także porównał marksizm do religii i skrytykował go za wiarę w zbiorowego mesjasza, czyli proletariat. Także w 1972 zaczął pracę na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk Humanistycznych AWF, ponieważ był dobrym sportowcem. A w Sztandarze Młodych wydrukował na przykład polemikę z Marią Janią i z Urbanem, ale go z AWF-u usunięto za odmowę wstąpienia do PZPR. Pracował też krótko w Teatrze Faktu, w telewizji, nawet z Grzegorzem Królikiewiczem, Leszkiem Moczulskim. Był autorem scenariusza do serialu O coś więcej niż przetrwanie, poświęconego dziejom powstania, przepraszam Państwa, podziemnego. Praca nad serialem została przerwana przez władze z powodów politycznych, a autora usunięto i z telewizji, i z teatru w Wałbrzychu, gdzie pracował. W 1981 roku zorganizował by kierownikiem teatru w Płocku. To był pierwszy w kraju Teatr Solidarności. Za działalność Solidarności, siłą prowadzenia stanu wojennego, został zwolniony z pracy w jednostce zmilitaryzowanej Polskiego Radia. Po przerwie wywołanej donosem informatora SB mógł wrócić chyba do jedynej pracy, której się dość długo utrzymał w Płocku jako kierownik literacki. Został też zastępcą redaktora naczelnego poezji, ale za opublikowanie fragmentów książki o poezji stalinowskiej w 1986 został zwolniony. Jedyne miejsce, z którego go nigdy nie zwolniono, to było podziemie. Bo najpierw był
związany ze środowiskiem AK, także rodzinnie i WiN-u, kiedy powstał Społeczny Komitet Uczczenia Pamięci Komendanta Głównego Armii Krajowej, generała Grota Wybankowski, został członkiem zarządu i nawet otrzymał medal Armii Krajowej. Należał też do Tajnego Związku Piłsudczyków i w 1988 roku został członkiem jego zarządu, a w 1992, kiedy już był legalny, ten związek wiceprezesem. I nawet dostał medale i za jedną, i za drugą działalność. W 1976 nawiązał współpracę z nurtem niepodległościowym Moczulskiego i Leszka i Andrzeja Czumy. Brał udział w redagowaniu prasy w Robcie, KPN-u, a potem Solidarności. Jak historycy stwierdzili, używał co najmniej 10 pseudonimów i pisał co najmniej do 9 pism podziemnych. Był też współorganizatorem Komitetu Obrony Więzionych za przekonania. Ale to jest tylko jego życiorys walki z komunizmem. Ale jeszcze to był wielki dramaturg, znaczy jeszcze jest, ale dostał wiele nagród za sztuki teatralne, między innymi za Rozmowy z katem na podstawie wspomnień Kazimierza Moczarskiego. Ta sztuka o historii państwa podziemnego oczywiście została w 1979 zdjęta na polecenie premiera Jaroszewicza. Za to w Teatrze Płockim pokazał pierwszą antologię, bardzo znaną, poezji stanu wojennego Głosy w ciemności, a także zrobił 10 historycznych widowisk plenerowych i ostatnie książki. Bohdan Urbankowski napisał kilka wielkich książek o tajemnicach życia i twórczości Mickiewicza, o wydanej legalnie i nielegalnie wielkiej książki o Józefie Piłsudskim, o monografii poświęconej Karolowi Wojtyle i Zbigniewowi Herbertowi, to oddzielne dwie. W 2013 ukazał się pierścień Gygesa, który wykorzystał materiały IPN-u, opowiadał o tajnej historii Polski. Wydał też masę zbiorów wierszy, za które dostał wiele nagród poetyckich, w tym w 1972 roku nagrodę z rąk samego Zbigniewa Herberta, ale dostał też w 1992 najbardziej prestiżową nagrodę poetycką imienia Juliusza Słowackiego, a w 1993 tytuł księcia poetów. Został też oznaczony za działalność pisarską, wydawniczą w podziemiu 2 razy odznaką zasłużonego działacza kultury, w 1994 srebrną odznaką za zasługi dla KPN, w 2001 medal Solidarności, w 2002 Złoty Krzyż Zasługi, w 2013 laurez DP, w 2014 Krzyż Wolności i Solidarności, a w 2017 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i z klubie Ronina tytuł Człowieka Roku. Ale najważniejsze, napisał ogromne 4-tomowe dzieło Źródła do historii myśli polskiej, którą Andrzej Nowak nazywa myślą narodową i pisze, że to jest próba ogarnięcia fenomenu polskości w dziejach tworzonej przez Polaków filozofii, albo inaczej, jako wytyczenie historycznego szlaku spotkań polskości z filozofią, czyli z umiłowaniem mądrości. Czegoś takiego dotąd nie było. To jest 3231 stron. Jak pisze Andrzej Nowak, ta książka, czy ta biblioteka odsłania rozmach wizji, którą tworzy polska myśl przez 7 wieków. To jest myśl narodowa przez dzieje. I to jest wizja, którą po raz pierwszy w takiej skali odsłonił Bohdan Urbankowski. Szanowny Panie, Drodzy Państwo, Nagroda Towarzystwa Patriotycznego, żeby Polska była Polską, pan, za rok 2017, pan Bohdan Urbankowski za piękne i mądre księgi z dziejów narodu, pielgrzymstwa polskiego i zwycięskiej walki o wolność.
Państwa powiedzieć, że jestem wzruszony, zaszczycony, zmobilizowany. To by miało sens tylko wtedy, gdybym powiedział to wszystko naraz, jednym tchem. Mój profesor, który uczył nas ścisłego mówienia i myślenia, profesor Kotarwiński, mówił, że wszelkiego rodzaju ordery, posążki, nagrody jest to znak widomy intencji niewidomej. Otóż chciałbym w tym momencie powiedzieć parę słów na temat tych intencji, które towarzyszą dzisiejszemu świętu, dzisiejszej nagrodzie. Przede wszystkim najważniejsza z tych spraw data niepodległość Polski, bo nie tylko wzmaga w nas uczucie z tego, że jesteśmy Polakami, ale hasło niepodległości zmusza do refleksji, ile jeszcze tej niepodległości jest do odzyskania. Myśmy odzyskali tylko przyczółek mały, polityczny. Niepodległość kultury, niepodległość oświaty, niepodległość ekonomii. Proszę Państwa, to jest ogromna robota i myślę, że to dzisiejsze święto do tego mobilizuje. Jestem szczególnie wzruszony tym, że dostałem tę nagrodę z rąk Janka. On był autorem hymnu naszego pokolenia, żeby Polska była Polską. Jego twórczość pomagała nam w tamtych ciężkich czasach, bo uczyła uśmiechu nadziei, uczyła także uśmiechu pogardy dla naszych przeciwników, uczyła uśmiechu politowania dla tych, którzy powinni być z nami, a nie są. I to są kolejne intencje, które tej nagrodzie towarzyszą. I na koniec. Jest to rzecz dla mnie o tyle ważna, że no, jest to jakby nobilitacja, jest to przyjęcie do pewnej elity tych, którzy o niepodległość starali się walczyć, starali się pracować tam, gdzie sięgały ich ręce. I tutaj ważna dla mnie osobiście jest to sprawa, bo należę do tych, którzy no może nie dorobili się daczy, samochodów, kont za granicą, więc tym bardziej się cieszę, że należę także do tych, którzy dorobili się skrzydeł. Dziękuję. Bogdan Lubakowski. Czytajcie jego piękne księgi. Bardzo mądre, bardzo głębokie. Proszę Państwa, 6 lat temu po tragedii smoleńskiej, w apogeum antypolskich rządów poprzedniej władzy, nadzieja na to, że Polska stanie się Polską w ciągu mojego życia, kurczyła się jakoś, niebezpiecznie malała. To było okropne, jak oni wszystko niszczyli. Przemysł, prawda, obyczaje, historie, media, finanse. A ja już wtedy byłem stary. I zacząłem się niepokoić, że nie doczekam normalnej Polski. W gronie rodziny i przyjaciół zastanawialiśmy się, co robić, żeby się nie poddać terrorowi tej poprawności politycznej. Zdecydowanie antypolskiej, na tym polegała ta poprawność. No przecież polskość dla ówczesnych władców to była nienormalność, murzyńskość. No? Polska, o jakiej śpiewam od 40 kilku lat, ma być oazą normalności. To jest bardzo proste, mają nami rządzić mądrzy i uczciwi ludzie. Powtarzałem to, finalizując przedstawienia kabaretowe, wiem, że mam wielu świadków. Kiedy się kończył kabaret, pytali mnie ludzie, że Polska, jak pan sobie to wyobraża? Bardzo proste, żeby rządzili mądrzy i uczciwi ludzie przy okazji kochający swój kraj, jego historię, jego bohaterów. Co więcej, byłem przekonany, że tacy ludzie są wśród nas, jest nas wielu.
musimy się jakoś spotykać, dostrzegać, zrobić coś istotnego w skali naszej możliwości, nie dać się wbić w błoto, zepchnąć na margines, udać, że nie istniejemy, prawda, przez rządzące, panujące wtedy pseudoelity. I tak powstało Towarzystwo Patriotyczne i pomysł wręczania dorocznej nagrody, żeby Polska była Polską. W obecnej edycji główną nagrodę Towarzystwa Patriotycznego otrzymuje minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Niech wybrzmią te brawa, niech wybrzmią. Proszę spocząć, ja jeszcze tutaj powiem. Można powiedzieć, że służy Polsce od dziecka, od harcerstwa. Słynna była jego drużyna Czarna Jedynka. Historyczny jest moment powołania Komitetu Obrony Robotników z Antoniem Macierewiczem jako jednym z inicjatorów. Tworzyć Komitet Obrony Robotników w ustroju rządzonym przez klasę robotniczą i robotniczą partię, i to zjednoczoną. To było, proszę Państwa, to było zadanie zwierzcza, mierz siły na zamiary. Antoniemu Macierewiczowi starczyło sił i zamiar się udał. Idea praktycznej, realnej pomocy ludziom prześladowanym przez komunę już niebawem przerodziła się w polską solidarność, najpierw jako pewien stan świadomości, następnie jako organizacja buntu przeciwko sowieckiej władzy w Polsce. Powstał Związek Solidarność, mieliśmy Karnawał Solidarności, po 16 miesięcy później stan wojenny, wszystkie te nieszczęścia, jakie sprowadził w tych burzliwych latach, Antoni Macierewicz przestawał być śledzonym, posłuchiwanym figurantem, a stawał się jednym z najbardziej wyrazistych polskich polityków. Udział w rządzie Jana Olszewskiego i przedstawienie Sejmowi listy agentów SB było wstrząsającym wydarzeniem w historii naszej odzyskanej niepodległości. Okazało się, że hasło recytowane przez aktorów „Jesteśmy wreszcie we własnym domu” to była, jak mówią młodzi ludzie, ściema. Nasz dom, Polskę, przechwytywały właśnie elity z listy Macierewicza. W dużym uproszczeniu, może nie wszyscy, może nie tak, ale to jest w gruncie rzeczy to zjawisko, proszę Państwa. Następowała dzika prywatyzacja kraju, trochę według innych schematów niż obecnie demaskowana reprywatyzacja warszawska, ale co do istoty zjawisko podobne. Trwało to dosyć długo, za długo, zbyt wiele lat. Zanim udało się Polakom dostrzec fałsz III Rzeczypospolitej, antypolskie rządy, bezprawie, korupcję i wiele paskudnych rzeczy, jakie nam tu zaimplantowano pod oszukańczymi hasłami. Wreszcie, nareszcie, po latach, nurt polityki propolskiej przebił się przez kłamstwa wrogów, wrogich ideologii, wrogich mediów i dwa lata temu, w 2015 roku, zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, partia, która rzetelnie pracuje nad tym, żeby Polska była Polską. Antoni Macierewicz został ministrem obrony. Wykonuje wielką, niezwykle potrzebną pracę odbudowy siły polskiego oręża i polskiego rycerskiego ducha. Bo patriotyzm, przypominam, jest najmocniejszą bronią Polaków przez wieki. Atakowany na wszystkie sposoby przez naszych wrogów jest bezkompromisowy, pełen pasji, entuzjazmu, strategicznie wytrwały, taktycznie operatywny. Można powiedzieć, proszę Państwa, praca nad silną polską armią to jest praca dla niepodległości. Dla tej samej niepodległości, o której opowiada film nagrodzony i dla tej samej niepodległości, o której pisze swoje księgi Bogdan Urbankowski. Budowa polskiej armii to kontynuacja wielkich tradycji żołnierskich, rycerskich, powstańczych, legionowych, także solidarnościowych. Panie ministrze, mam zaszczyt i radość w imieniu Towarzystwa Patriotycznego, że możemy wręczyć panu tę naszą skromną nagrodę, statuetkę, żeby Polska była Polską. Zapraszamy. Panie ministrze, szanowni państwo, nagroda główna Towarzystwa Patriotycznego, żeby Polska była Polską. Za rok 2017. Antoni Macierewicz za niezłomną wiarę w Polskę i wytrwałą pracę dla dobra Polaków.
nie no, więcej to nie, bo było tu już tyle wspaniałych słów, że nie chciałbym przesadzić, a więc po pierwsze trzeba sobie jasno powiedzieć, że to jest historia, ta, która tu w skrócie została tak wspaniale odczytana, związana z moim życiorysem, która jest historią olbrzymiej ilości ludzi. Olbrzymiej ilości ludzi, dzięki którym miałem możliwość działać, dzięki którym mieliśmy wszyscy razem tę wielką, największą szansę, jaka stanęła przed wieloma, wieloma wiekami, przed Polakami, żeby odzyskać niepodległą Polskę. To jest cud, który na naszych oczach się zdarzył, a w który rzeczywiście olbrzymia ilość ludzi w ciągu ostatnich 70 lat przestała już wierzyć, bo cały system, cały mechanizm był nastawiony na to, by zniszczyć ducha, niepodległego ducha Polaków. I oto nam się udało, wam się udało, Polakom się udało odzyskać niepodległość. To niebywała rzecz. Wyśpiewywali, wypisywali i wymyślali to wielcy ludzie. Wśród nich wyśpiewywał to pan Jan wspaniałymi swoimi pieśniami. One nas, jak słusznie tutaj zostało powiedziane, podtrzymywały, ale przecież czerpaliśmy tego ducha z przeszłości. Z wielkich mężów polskiej kultury i sztuki, z wielkich mężów polskiej myśli, ale także z naszych rodziców. To był ten fundament, który sprawiał, że wierzyliśmy wbrew wierze, że mieliśmy nadzieję wbrew nadziei. Ale gdyby nie tacy ludzie, jak dodam do tego, co zostało powiedziane przez pana Jana, witając, gdy pan witał ministrów, pan Marian Banaś, minister od finansów, pan Piotr Naimski, nie tylko współtwórca jedynki czy twórca jedynki, ale dzisiaj minister decydujący o polskiej energetyce, pan Wojciech Fałkowski, jeden z drużynowych jedynki, a dzisiaj wciąż jeszcze minister, wiceminister, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Mówią na świecie i w Warszawie, że chce rzucić ten zaszczytny obowiązek, żeby przejść na stolec Zamku Królewskiego. Nie wiem, jaka jest prawda, ale wiem na pewno, że każdy urząd będzie pełnił dobrze i dla polskiej niepodległości z pożytkiem. Ale jeszcze kilka spraw chciałem powiedzieć. Otóż, szanowni państwo, za każdym razem, gdy wstaję na nuty pierwszej brygady, mam takie niezwykłe wrażenie, że oto ja, który jestem z ducha wychowany jako narodowiec, wstaję czcząc wysiłek legionistów i czcząc wysiłek i wielki dorobek Józefa Piłsudskiego, bez którego zwycięstwa nad Wisłą w 1920 roku nie byłoby niepodległej Polski. I wstaję z taką samą, takim samym przekonaniem i taką samą dumą, z jaką Piłsudczycy czczą armię Hallera i wielkość jego dokonania oraz jego wkład w wychowanie polskiej młodzieży, bo nie byłoby polskiego harcerstwa. Nie byłoby tej jedynki warszawskiej, gdyby nie krzyż harcerski, który przecież nie kto inny opracował, jak właśnie Józef Haller. I nie byłoby zwycięskiej bitwy, zwycięskiej wojny o Lwów. Nie byłoby także bitwy nad Niemnem tak skutecznie rozegranej, gdyby nie armia Hallera. Mówię o tym, żeby pokazać, jak wzmacniały się w tamtym czasie dążenia do odzyskania niepodległości różne trendy i różne dążenia, różne nawet ideowo od siebie różniące się dążenia. Dlaczego się wzmacniały? Bo były to dążenia polskie.
Dlaczego się wzmacniały? Bo wyrastały one z poszukiwania dróg do niepodległości polskiej elity. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że wielkie wyzwanie, przed którym stanęło nasze pokolenie, jest dlatego tak dramatycznie trudne. Jest dlatego wyzwaniem o tak niebywałym stopniu trudności i męki wręcz czasami, że miewamy naprzeciwko siebie nieodmienne ideologie, nie różne punkty widzenia, bo ja mogę mieć różny punkt widzenia z panem Urbankowskim i miałem różny punkt widzenia z panem Urbankowskim wtedy, gdy on pisywał w opinii, a ja pisywałem w głosie w latach 70. Tak właśnie było. Mieliśmy różne punkty widzenia, ale mieliśmy to samo dążenie do niepodległości. Ci, którzy mówią, że polskość to nienormalność, ci, którzy wspierają działania przeciwnych nam państw zagranicznych, ci, którzy dążą do obalenia rządu Rzeczpospolitej, tworząc odbudowującego niepodległość Polski, to nie są ludzie o różnej od nas ideologii. Jeżeli ktoś dzisiaj próbuje przyrównywać działania antypolskie do procesu 16, to znaczy, że on nic z polskości nie zrozumiał i niczego się o polskości nie nauczył i już zapewne nigdy się nie nauczy. Mówię o tym z goryczą i mówię o tym z żalem, ale mówię o tym dlatego, że dzisiaj właśnie, w przeddzień niepodległości, czcząc ten wielki dzień i dziękując za to wspaniałe wyróżnienie, trzeba sobie jasno powiedzieć, że toczy się wciąż walka o to, czy Polska będzie niepodległa, czy stanie się tylko pawiem narodów, czy stanie się tylko narzędziem, którym obcy będą wymachiwali, czasami na naszą szkodę, a czasami z naszą pomocą. I to jest ta walka o niepodległość, która się toczy wciąż, której częścią jest także odbudowa ducha. I tutaj skłaniamy się zarówno przed panem Urbankowskim, przed naszym mistrzem, panem Janem Pietrzakiem, przed Instytutem Pamięci Narodowej, o którym warto wiedzieć, że powstał dlatego, bo w 1992 roku tacy ludzie jak Jan Olszewski, jak Jarosław Kaczyński, jak Piotr Naimski mieli odwagę powiedzieć, że nie da się zbudować Polski na strukturach agenturalnych, że nie będzie Polski, jeżeli u jej spodu i fundamentów będzie znajdowała się grupa ludzi, którzy w tamtym czasie i wciąż nadal przyjmują rozkazy od Rosjan, przyjmują rozkazy od obcych. To trzeba sobie jasno powiedzieć, że ten proces wciąż trwa. Jesteśmy w ogniu tego procesu. Jego fragmentem jest także odbudowa polskiej siły militarnej, odbudowa polskiego wojska, po to, żeby rzeczywiście było skutecznym narzędziem dla obrony kraju, gdyby doszło do takiego wyzwania, gdybyśmy musieli się bronić. Ale dobrze wiemy i nie trzeba państwa przekonywać o tym chyba, że sam fakt posiadania silnej armii jest najskuteczniejszym sposobem uniknięcia wojny. I ta stara maksyma, że jeżeli chcesz pokoju, szykuj się do wojny, sprawdza się także dzisiaj na naszych oczach. Patrzę na szeregi państwa, którzy tutaj dzisiaj zasiadacie. Wielu z państwa pamiętam jeszcze z tych czasów, gdy bardzo niewielu śniło się, że niepodległość odzyskamy. I widzę tutaj profesora fizyki, który w 1986 roku przekonywał ukrywających się u niego ludzi, byłem wśród nich, że
Zobaczysz, przyjdzie taki czas już niedługo, gdy Polska będzie w NATO. To był rok 1986 i pan profesor Kowalczyński o tym mówił i przekonywał, a my drukowaliśmy w jego domu ulotki oraz pismo Głos. Panie profesorze, serdeczne podziękowania. Panie profesorze, skłaniam się przed panem, jak skłaniam się przed wszystkimi tymi ludźmi, którzy wtedy siłą swojego ducha sprawiali, że kontynuowaliśmy walkę i że się nigdy nie poddaliśmy. Ale ponieważ ten czas dzisiejszy darowany mi jest, by z państwem mówić, jest krótki, nie chcę go przeciągać, to muszę jeszcze powiedzieć jedno słowo o jednej osobie. Muszę dzisiaj, niestety ex post, bo wczoraj go pożegnaliśmy, podziękować Emilowi Norlewiczowi, wielkiemu polskiemu patriocie, wielkiemu polskiemu współtwórcy naszej niepodległości. Człowiekowi, który zakładał ruch, zakładał później wraz z nami Komitet Obrony Robotników, zakładał ruch obrony praw człowieka i obywatela, był zawsze do dyspozycji ojczyzny. Wczoraj w Mrągowie miałem zaszczyt uczestniczyć w jego pogrzebie i chcę powiedzieć, że tacy właśnie ludzie, którzy szukają porozumienia po stronie tych, którzy dążą do niepodległości, ale są bezkompromisowi wobec tych, którzy powołują się na najróżnorodniejsze hasła, najbardziej różnorodne ideologie, w istocie działają na szkodę Polski, działają przeciwko niepodległości naszej ojczyzny. Pamiętajcie państwo, hasło ulica i zagranica najlepiej definiuje tych, którzy chcą, żeby Polski nie było. Tych, którzy chcą, żebyśmy znowu zanurzyli się w nienormalności. Nie doczekamy ich. Dziękuję. Proszę państwa, jest pewną tradycją tych koncertów taka zasada, że laureaci, to hasło, że Polska będzie Polską, zaczyna obowiązywać już na sposób bardziej związany z Towarzystwem Patriotycznym. Razem z chórem zaśpiewają tę pieśń. Bardzo bym prosił panów na scenę. Mamy piękny chór śpiewający, to że już nie będziecie ze mną się męczyć. Młody chór będzie śpiewał. Bardzo bym prosił, zwłaszcza, że potrzebne jest historyczne zdjęcie, na którym będziecie panowie uwiecznieni, śpiewając tę pieśń, że Polska była Polską. Zapraszam. Bardzo proszę.